Witam z tej strony Rafhart. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać Wolfcraft dokładnie, Microfix. To są takie klamereczki, które ostatnio właśnie nabyłem. Tego typu mam już dosyć dawno. One też są tutaj Wolfcraft sygnowane. Są bardzo fajne, bo w przeciwieństwie do ich podróbek ta sprężyna jest jak gdyby mniej miękciejsza. Nadają się te do jakiejś mniejszej skali, 1 do 72, 1 do 144. Czasami trzeba spiąć coś, ale chciałem coś większego i coś, co umożliwia jak gdyby umieszczenie kształtu w środku, bo czasami po prostu trzeba to zapiąć gdzieś za daną rzeczą, na przykład. Tutaj jest chyba jakieś nawet takie zdjęcie. O, widzicie? Jeżeli coś, no tu akurat szybę, no szybę można też tutaj przytrzymać i wtedy skleić. Więc jeśli szukacie czegoś takiego, to polecam. Tutaj mamy 30 mm, czyli 3 cm. Jeszcze sprawdzimy, czy to faktycznie jest 30, nawet więcej niż 30 chyba. Nie, no jest 30, dobra. Jest 30. Także one spoko starczają tutaj do różnych celów, więc mogę Wam spokojnie polecić. Mogą być to też zwykłe klamerki, tak? Tutaj wyposażenie warsztatu się kompletuje. To ja zaczynałem od zwykłych klamerek, chociaż mam też nawet nowy zestaw klamerek kupiony po to, żeby użyć ich. Czasami się przydają. Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Warto, to jest taka gąbka. Gąbka z jakiegoś opakowania, akurat to jest z tej strony klej. Warto też na przykład zrobić sobie coś takiego, że przykleicie tą gąbkę tutaj i wtedy macie takie miękciejsze. Nie odskoczy Wam, bo czasami zdarza się, że jeżeli mamy, to jest twardy plastik. Tutaj, jeżeli mamy przyklejone, to zdarzy się, że gdzieś tam ta część potrafi odskoczyć, więc coś takiego na pewno pomoże w tym, żeby to jak gdyby lepiej się trzymało i nie jest takie wtedy tutaj, ta powierzchnia nie jest taka twarda, więc to na pewno będzie z pożytkiem. Co tutaj jeszcze jest? Tutaj jest takie wycięcie w środku, które umożliwia na przykład zamontowanie jakiegoś patyczka czy na przykład jakiegoś elementu, który jest dosyć wystający. Jeżeli macie coś do przyklejenia, to też można sobie tym pomóc. Tak to wygląda. W różnych sklepach to można dostać, w jakichś technicznych, na portalach aukcyjnych takie rzeczy występują. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.